zdycham. Taki oto piękny widok jest za mną. Jak mi się uda, pokażę wam. Mieszkanko. Łazienka. Kuchnia. Big, big. Kuchnia jest, eleganczko. Salon i ciuchy narciarskie. I myk, 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 sypialnia, można powiedzieć, moje łóżko i odpalony laptopik. I co? Idziemy się jutro na stoku. Do zobaczenia. Please hear me, Ohio, your daughter wants to come home. She longs to be with you, to hug you, to kiss you, to never leave her alone. She stands on the sidewalk just waving at taxis like horses in parades and passing. I ask where she's headed, she tells me, Ohio, I've not seen my mother in ages. Wyglądał tak, a dzisiejszy, czyli trzeci dzień wyglądał tak. Oba te dni były straszne, to znaczy pogoda była masakryczna, więc nagrałam tylko coś drugiego dnia. Mam nadzieję, że już kolejne dni będą takie i zobaczymy, jak się będzie jeździło. Powiem wam, że po tym dniu, czyli dniu czwartym, mam jakiś taki niedosyt. Mam nadzieję, że dnia piątego będzie dobrze, bo dzisiaj tak jakoś średnio. Dzień piąty był niesamowity, super mi się jeździło, 50 km bez żadnej przerwy na niczym sam do doli. Mi pasuje. Dobra, czas już na ostatni dzień. Moi drodzy, wszystko co piękne kiedyś się kończy. Tak wyglądał to szósty dzień. Jak dla mnie było najlepszym dniem. Koniec. Szkoda. Było super. Mogłabym jeszcze tydzień jeździć. Trzymajcie się do następnego. Cześć.